Siemano, siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Pets99. A w dzisiejszym odcinku, jak już sami widzicie, nie jestem na głównym koncie, tylko na jakimś pobocznym, na którym mam wbite dosłownie 100 map. No i jak sami widzicie, nic poza tym nie mam tutaj w ekwipunku, ale dlaczego tak? Ponieważ w ostatnim update'cie dodali tu, jak widzicie, mastery na kopanie mam na poziomie pierwszym i chcę zobaczyć, czy kopalnie oddaje i możemy na niej zarobić, czy jednak nie. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. No i tak jak już mówiłem, mamy zerowy poziom mastery, a potrzebny jest nam na dzisiejszym odcinku 60, ponieważ musimy przetestować tą rainbow łopatę. No fajnie jakbyśmy wbili lepsze, ale raczej to nam się nie uda dzisiaj. No i widzowie, przetestujemy, ile zarobimy na kopalni i czy w ogóle opłaca się tam kopać, żeby zarobić. Także idziemy, teleportujemy się, 79 mapa. Ja, żeby nie było, nic nie mam w ekwipunku, no petów nie liczmy, tutaj nic nie mam, poteczek też, enchantów nic. Tak samo ultimate, deski i budki. Nic nie mam totalnie w tym ekwipunku. Jedyne co, no to mam kamienną łopatę, ale ją wbijacie dosłownie, nie wiem, 3 minuty gry, nic więcej. No i zamierzam sobie, widzowie, dzisiaj tak pograć około godziny, może półtorej, wbić jakieś największe mastery. No i sprawdzić dla was, czy sposobem free to play, tak, sposobem free to play, bo tego wam nie powiedziałem, nie będę kupował tej diamentowej łopaty. Zaczynamy praktycznie od zera, no mam tą trzecią łopatę, ale właśnie mówię, no ją się wbije 3 minuty. I zobaczymy, czy uda nam się zdobyć ametystową łopatę, czyli najlepszą tutaj w kopalni. Także co, nie gadamy, tylko zaczynamy kopanie. Okej, ja w ogóle nie mogę tu kopać na tej krainie, widzowie. Patrzcie, mamy malutki problem, ja na tej krainie w ogóle nie mogę kopać, czyli muszę iść na pierwszą kopalnię. Czyli tak jak mówiłem, ja nie oszukiwałem, to jest nowe konto, no to musimy iść na pierwszą kopalnię na start, ale ja to sobie zrobię na spokojnie. Mam nadzieję, że długo nie zajdzie tutaj to kopanie, tylko na której to było mapie, to jest w ogóle jeszcze lepsze. To było chyba mapa 11, o ile się nie mylę. Sprawdźmy, ile będę musiał wbijać takie coś. To też wam, widzowie, w sumie podsumuję, jeżeli macie nowe konto. Jeszcze nigdy nie kopaliście na żadnej kopalni. Jezu, to nie to! Gdzie ja idę? No, i wreszcie znalazłem prawidłową kopalnię. Jakby ktoś pytał, to tego sposobu będę wykorzystywał tylko autoklikera, żeby szybciej kopało i nic więcej. I później, jak uda nam się odblokować drugą mapę, pokażę wam, jak kopać dosłownie jak jesteście AFK. Czyli normalnie będziecie mogli iść sobie, nie wiem, do sklepu, tutaj, nie wiem, na piłkę nożną i będzie wam samo kopało, ale to później. Póki co, no to muszę odblokować najlepszą łopatę. I jak widzicie, właśnie teraz będziemy kończyli pierwszą kopalnię. Muszę dobić 250 tysięcy waluty, czyli dosłownie, no już tysiaka nam brakuje, to zajmie nam 10 sekund pewnie. Więc dobijemy w sumie wspólnie i skończymy tą pierwszą kopalnię i idziemy wtedy na tą prawidłową, czyli tą ulepszoną tak zwaną. I właśnie teraz mamy 250 koła. Jakby ktoś pytał, ile mi to zajęło, już wam mówię, widzowie, zajęło mi to dokładnie 36 minut. Dokładnie 36 minut. Żeby od totalnego zera odblokować ostatnią łopatę. Przy okazji wbiliśmy sobie też mastery, jak widzicie, 35 level, elegancko. Co dzięki temu mamy? 10% lepszy drop z chestów, 10% więcej diamentów i 15 chyba procent lepsze rzeczy do znalezienia w chestach. Coś takiego, więc lecimy sobie od razu na tą kopalnię prawidłową, czyli zaawansowaną. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja daję sobie taką godzinkę kopania. Zobaczymy, czy uda nam się odblokować tą ametystową łopatę, czyli najlepszą. No i zobaczymy, czy może uda nam się nawet dropnąć huge'a, wiecie? Bo chciałbym to zrobić na odcinku, chociaż nie wiem, czy to jest realne. Czy tu jest za 250 koła? Czemu ja tej łopaty nie kupiłem? Chociaż nie, dobra, widzę, że chyba się tu nie liczy ta sama waluta, ale okej, mogę już kopać, mogę już oficjalnie kopać. Więc widzowie, na pewno zabieramy się za kopanie. Cel na dzisiaj, na pewno musimy odblokować 60 level mastery, to już na 100%. No i może tą ametystową łopatę, jeżeli się uda. Plus też przypomnę, jeżeli macie troszkę gemów, polecam kupić diamentową łopatę, bo ona jest trochę lepsza niż ta ametystowa. No i nie musicie od początku przechodzić tego pierwszego cave'a, tylko od razu idziecie tutaj i macie najlepszą łopatę. No ale mówię, to jest sposób dla graczy, którzy mają gemy. No taka łopata, jeżeli się nie mylę, chodzi po 20 milionów gemów, coś takiego. Więc jak macie, zainwestujcie, bo się opłaca moim zdaniem na takie kopanie. No ale ty patrzcie, no wyleciał mi elegancko charmstone, już sobie fajnie zarobiłem 30 tysięcy gemów. No dobra, ja już wam nie będę przymulał, tylko kopię, zobaczymy, ile zajdzie mi czasu. Ja sobie nawet tak timer ustawię, ile zajmie mi czasu odblokowanie pierwszej łopaty, drugiej łopaty. Myślę, że pierwszą odblokujemy coś w około 5 minut, drugą też szybko, trzecią również jako tako szybko. Najgorsza będzie ta czwarta, bo ile kosztuje nas czwarta łopata, sprawdźmy. Oj, 12,5 miliona, no właśnie ta będzie ciężka do zdobycia. A to jest to, co musimy osiągnąć. No dobra, ja już nie gadam, tylko zabieram się za kopanie.
No i siemano, siemano, witam was w kolejnym dniu. Tak, w kolejnym dniu, bo wczoraj troszeczkę mało czasu miałem, żeby pograć, więc nagrywam to w kolejnym dniu i pochwalę się, widzowie, to biłem sekundę temu 60 level kopalni. Zajęło mi to troszkę czasu, ale wejdźmy sobie na początku do kopalni. I czy mam tą najlepszą łopatę? Tak, mam najlepszą łopatę. Tak samo jak widzicie, mam nawet trochę więcej waluty. I widzowie, chcę wam pokazać, jak wygląda teraz ta Rainbow łopata, ponieważ jest to coś fajnego. Patrzcie, jak to szybko kopię. Tak, mamy szansę, żeby nasza łopata była Rainbow. I jak jest Rainbow, zdecydowanie szybciej kopiemy. Zresztą sami widzicie, jak kopiemy szybko. I też powiem wam, widzowie, że testowałem przez chwilę teraz jakby diamentową łopatę. No i jeżeli ktoś ma naprawdę gemy, to zainwestujcie, bo diamentowa jest jednak zdecydowanie lepsza. Jeżeli chcecie dropnąć huge'a, no to musicie iść praktycznie na sam dół, a tam, żeby wykopać, no to zajmuje wam z tą łopatą, co ja teraz wam pokazuję, bardzo dużo czasu takie kopanie. A z diamentową, no idzie to zdecydowanie szybciej. No i zaraz sobie też porównamy, ile zarobiłem. Tylko te porównanie będzie troszkę dziwne, bo ja zarobiłem w sumie awcząc, bo ja dosłownie zostawiłem AFK i dlatego wbiłem tyle waluty i tak dalej. Ale porównamy mniej więcej, ile dropnęło mi itemów i ile zarobiłem za pomocą sposobu AFK. No troszeczkę też pograłem, bo pewnie z godzinkę łącznie pograłem, ale resztę to zostawiłem AFK. No bo powiem wam, no długo zajmuje wbicie tej łopaty, więc na serio, jak macie 20 milionów gemów, nawet nie całe, bo 18 dokładnie, to kupcie tą diamentową, bo się opłaca. I przy okazji już tak kopię, nie wiem, minutę i ta łopata Rainbow się nie kończy, więc ja nie wiem, czy drugą mi dało, czy ona tak długo trwa, ale ja się cieszę. Mi się podoba ta Rainbow łopata, nie? Jeśli tak świeci, to jeszcze szybciej kopię. No i teraz tak, jeżeli chcecie dropić itemy, sposób AFK zaraz wam pokażę, jaki bynajmniej ja robię, bo są inne sposoby. O, przy okazji mamy tą chyba najlepszą skrzynkę, czy może huge'ek? No niestety nie ma huge'a, chociaż może nam poleciał, zaraz sobie zobaczymy. No dobra, kopmy się na sam dół, bo na samym dole są te najlepsze chesty. Jeżeli gracie, widzowie, idźcie na sam dół i tam kopcie. Tam się najdłużej kopie faktycznie, ale tam kopcie, bo tam się respią te najlepsze chesty i tam macie szansę właśnie dropnąć huge'a. Ale jeżeli zostawiacie AFK, no to zaraz wam pokażę też ten sposób. No dobra, tak wygląda ta Rainbow łopata i naprawdę, no kopię już drugą jakąś minutę, oj... I zeskoczyłem właśnie na sam dół. O, i tu jest ta waluta. No i patrzcie, ile mniej więcej się kopie, jak macie Rainbow łopatę. To tak wygląda. Dosyć szybko. Gorzej jak zejdzie ten efekt Rainbow, to zaraz wam pokażę, jak długo będzie się kopało. No ale na tym stopniu macie zdobyć szansę huge'a największą, bo tu się respią te najlepsze chesty. I chcę wam pokazać dla przykładu jednego, aczkolwiek no będzie ciężko go znaleźć. Chociaż o, tu są te lepsze, z nich też macie szansę na huge'a. Ale to nie są jeszcze, z tego co wiem, to te najlepsze. Bo są jeszcze jakby takie techowe troszeczkę. I z nich jest największa szansa na huge'a. Plus no właśnie jak awczycie, też zdobywacie mastery. A za mastery pokażę, co wam jest, bo jestem dopiero na 60 levelu. A na jeszcze większych levelach macie jeszcze lepsze bonusy. Gdzie no te mastery jest łatwo wbić dosłownie awcząc. Bo ja awczyłem, nie wiem, nie powiem wam dokładnie, ale no parę godzin awczyłem. I no udało mi się wbić 60 level. Myślę, że tak parę dni mógłbym mieć nawet 90. No i teraz właśnie nie mamy tego efektu Rainbow. No i patrzcie, jak długo kopię się tutaj tą łopatą. No jest dobrze, nie powiem, że nie. No ale diamentowa, jak tak sobie wziąłem na 5 minut, jest zdecydowanie lepsza. No dobra, wykopmy się do góry, porównajmy, ile nam dropło rzeczy. Tylko mówię, to porównanie nie jest takie uczciwe, bo to sposobu bardziej AFK zrobiłem niż samemu kopiąc i wykopując te właśnie chesty. No dobra, mamy czy jakiegoś lootbaga my tutaj mamy, żeby tutaj schować te itemy? No niezbyt mamy lootbag. Czy ja chcę iść na trading to kupić? Chyba nawet nie muszę, wiecie, widzowie, ja wam to przedstawię, bo dużo itemów nie dropło. Także no, jakby ktoś pytał, czy ten sposób się opłaca, zaraz wam na to odpowiem. Ile nam tu dropło? 100 gemów, 130, 200, no nie wiem, 300 gemów. Mamy dodatkowe gemy, tylko też właśnie mało wiader dropiłem, bo jak widzicie, 3 wiadra, a ja wiem, że jeżeli gracie, możecie ich zdobyć nawet 100 na, nie wiem, 15 minut, 20 minut. Tylko że wtedy już nie możecie awczyć, tylko musicie grać. No i takie jedno wiaderko jest warte 10 koła. No ale jesteście w stanie tak naprawdę zdobyć 100 wiaderek, no dobra, przesadziłem, nie na 15 minut, ale na 30 minut myślę, że dacie radę, tylko właśnie musicie grać. No to jesteście w stanie zrobić 2 miliony gemów plus bonusowe tutaj itemy, które są warte, no nie wiem, no tutaj nie będzie dużo. No dobra, uznajmy, że te 50 koła, może 100 koła, czyli 2,1 miliona na godzinę. Czy to jest dużo? No moim zdaniem nie jest to dużo. No ale z bonusów jest to, że będziecie wbijali sobie masterkę, ale co mamy za tą masterkę mianowicie?
Do 50 levela musicie wbić ją na 100%, bo wtedy będziecie mogli te lepsze chesty właśnie niszczyć i zdobywać huge'a, o ile wam się uda. 60 level daje wam lepszy drop oraz tutaj jak widzicie jest małą szansę na to, że będziecie mieli rainbow łopatę, która bije dwa razy szybciej. 70% macie 10% więcej szans na huge peta. 80 level daje wam więcej diamentów. 80 level również daje wam to, że macie 1,5% szans na to, że będziecie mieć rainbow łopatę. I 90 level lecimy, tu są fajne bardzo bonusy, macie 30% większy loot. No i 99 level, bo on najważniejszy, daje wam 35% more diamonds, czyli więcej diamentów, 50% większy loot z właśnie cześcików, 50% więcej szans, że dropniecie huge'a z Mystery Chesta, czyli to jest ten najlepszy, o ile się nie mylę. Dwa razy większa szansa na to, że wasza właśnie łopata zmieni się w rainbow. Tylko zanim wbijecie ten 99, to trochę potrwa. No ale tak podsumowując, czy opłaca się kopać? Plusy są na pewno to, że robicie masterkę, ale minusem jest zarobek. No nie opłaca się moim zdaniem kopać, chyba że kopiecie AFK, to jest jedyne, co się opłaca. I już wam pokazuję, jak to zrobić. Wchodzicie sobie tutaj, potrzebujecie tego sposobu Tiny Taska. No i sprawa wygląda następująco. Zaczynacie teraz nagrywanie. Ja wam pokażę, jak ja robiłem ten sposób. Zaczynacie mniej więcej od tego momentu, aż wam zresetuje kopalnię nagrywać. Podchodzicie na praktycznie sam środek i ja robię coś takiego po prostu, że zaczynam kopać. Autoklikker odpalam, sprawa wygląda tak. I kopię sobie te 3 bloki, nawet nie 3, 6 ja kopię, co ja gadam. I kopię sobie tak 6 bloków, dosłownie. I tak nagrywam, aż dopóki nie będzie resetu. No teraz nagranie by nie wyszło mi idealne, bo już ta kopalnia jest rozkopana trochę, ale wiecie, o co chodzi. Ja tak kopię po 6 bloków i nagrywam tak mniej więcej 10 minut, 20, nie wiem, zależy, różnie. No i tak mi kopię. Gorzej właśnie, jak coś takiego wam się stanie. No to już jest problem. To już jest naprawdę, widzowie, duży problem. Ponieważ no tu nic nie zrobicie, tego nie skopiecie. No i będziecie musieli czekać na kolejny reset. I potem jak znowu wam się zrobi reset, robicie to samo. Czyli podchodzicie mniej więcej tutaj i kopiecie tak 6 bloków. Możecie nawet więcej, aczkolwiek ja kopię tutaj, jak widzicie, po 6 takich kratek. Moim zdaniem to jest najlepszy sposób. Możecie też więcej, no bo patrzcie, tu też wam łapie dystans. Jezu, jak ta kopalnia jest rozkopana. Ten sposób to wam trochę źle pokazuje. Musiałbym mieć idealnie zresetowaną kopalnię, ale myślę, że każdy czai, o co mi chodzi. O, nawet jest reset. To wiecie co, widzowie? O, najfajniej, wykopałem sobie. To teraz wam pokażę ten sposób. Idziecie sobie mniej więcej na środek, tylko musicie już zacząć wcześniej nagrywać, bo jak wam zresetuje, to tepnie was na respa. No i kopiecie sobie, możecie po 6 kratek, możecie po 8, jeszcze mi lag załapał. Ja zawsze kopałem po 6, żeby nie mieć żadnych bugów i tak sobie właśnie kopię. I to nagrywam, a później puszczam w pętli. No i tak sobie latacie myszką i nagranie leci. Potem zapisujecie nagranie, puszczacie je od nowa i w takim sposobem macie łatwy sposób na awczenie na tej kopalni, nic nie robiąc. Dosłownie nic nie musicie robić, puszczacie tylko taki właśnie tiny task i tyle. No i sami widzicie, jak to wygląda. No tak to wygląda, więc tu więcej chyba nie muszę dodawać. Przy okazji może huge'ek dropną, możemy sprawdzić też, widzowie, bo troszkę kopałem, faktycznie awczyłem. Sprawdźmy, czy dropnąłem huge pecika. No niestety, mi huge pet nie wyleciał. A ile na ten moment w ogóle taki huge pet jest warty? Możemy sobie iść sprawdzić. Taki huge pet, widzowie, na ten moment jest warty, jeżeli uda wam się go wykopać, jest warty 136 milionów. No to moim zdaniem opłaca się zostawić AFK i niech wam kopie. No i co, widzowie? To na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ktoś z was skorzysta z mojego sposobu i zacznie tak właśnie awczyć. I uda wam się oczywiście dropnąć huge'a, czego wam serdecznie życzę. Teraz na ekranie również macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie, mordeczko, ci gratuluję i już wysłałem ci gifta mailboxem. No i to na tyle, dzięki serdecznie za oglądanie, życzę wam wspaniałego dzionka, no i siemanu!